Ricardo Prassel, ponownie w Polsce chyba czujesz się jak w swojej rodzinnej Brazylii. Powiedz właśnie, jak się tu czujesz, jak ta pogoda na ciebie wpływa i gdzie byłeś, kiedy cię nie było? Seja bem-vindo na Polônia novamente, né? Já fez várias lutas aqui, tá, provavelmente está se sentindo em casa, né? Fala um pouquinho pra gente como está se sentindo aqui e por que você ficou tanto tempo sem lutar. Bom, primeiramente, dizer mais uma vez o quanto eu gosto da Polônia. É um país que eu amo muito vir para cá, gosto muito daqui. E, cara, eu tô muito feliz aí em estar retornando depois de quase 2 anos, né, sem competição. Na luta, na preparação com o Field Fries, eu acabei lesionando meu ombro. Passei por 2 grandes cirurgias, mas graças a Deus estamos conseguindo voltar agora. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, jak bardzo się cieszę z tego, że tutaj jestem. Naprawdę bardzo mi się tutaj podoba i bardzo się z tego cieszę. A co do twojego pytania na temat mojej długiej przerwy, wynikła ona z tego, że podczas przygotowań do mojej ostatniej walki z Philem de Vriesem doznałem bardzo poważnej kontuzji barku. Już walczyłem z tą kontuzją, także już było ciężko. Z tego powodu musiałem przejść przez dwie operacje i z tego właśnie wynikła ta przerwa. Zanim przejdziemy do twojej walki i twojego przeciwnika, ja pragnę zapytać troszeczkę o tą karierę piłkarską. Wiem, że ją przerwała kontuzja, natomiast w ostatnim czasie często jest podawany przykład Scotta Carsona, który gra w Manchesterze City i w zasadzie zagrał tam przez parę lat 2 albo 3 mecze, a wygrał chyba 2 tytuły Ligi Mistrzów, tytuł Premier League i Puchar Ligi Angielskiej. Czy nie przeszło ci przez myśl, że mógłbyś też tak sobie spokojnie żyć i wygrywać tytuły jako któryś bramkarz z rzędu? Gostaria de saber um pouquinho sobre a sua carreira profissional como futebolista, né? A galera do internet está zoando um pouquinho um cara chamado Scott Carson, que só conseguiu fazer 2 ou 3 jogos com Manchester City, e mesmo com o jogador da reserva, né, hoje ele está tirando onda que ele ganhou vários títulos com a equipe, mesmo sem jogar, né? Teve um momento quando você pensou que você queria continuar sua carreira desse jeito, tipo ficar um futebolista sem jogar, ou você está feliz com o jeito da como a sua carreira ficou? Cara, eu acho que se eu tivesse continuado com o futebol, eu não teria conhecido a luta, né? Eu amo de paixão lutar, amo de paixão a competição da luta, né? A minha carreira como jogador não foi longa, né? Mas também não apaga o que eu fiz como jogador. Joguei na Inglaterra, joguei na Bélgica, mas se eu não tivesse parado de jogar futebol, eu não teria conhecido esse mundo que a luta tem me oferecido. Então, cara, eu não tenho arrependimento nenhum. Amo o que eu faço hoje, e se eu pudesse escolher por 100 vezes, 100 vezes eu escolheria ter parado com o futebol e começado a lutar. Entendi. Ja jestem w 100% zadowolony z tego, jak się to wszystko potoczyło. Moja kariera piłkarska była bardzo krótka. No, pograłem w różnych krajach, pograłem troszeczkę w Anglii, pograłem troszeczkę w Belgii, ale gdybym nie przerwał tej kariery, no to ominąłby mnie cały ten świat związany właśnie z walkami, te wszystkie emocje, to wszystko, wszystkie te dobre rzeczy, które się pojawiły w moim życiu w związku z tym. Więc jakby w 100% powtórzyłbym tą swoją drogę, gdybym miał 100 szans na to, żeby to zmienić, to absolutnie niczego bym nie zmienił. Jestem szczęśliwy z tego, gdzie jestem. No i była to też doskonała decyzja. Odnosisz duże sukcesy zarówno w MMA, jak i jesteś świetnym grapplerem. To zapytam jeszcze o Scotta Carsona. Czy twoja ambicja sportowa nie pozwoliłaby ci po prostu być tak jak on, trzecim bramkarzem? Ele disse que você fez uma decisão certa, né? Porque você é um excelente lutador, excelente grappler. Ele gostaria de voltar sobre do assunto desse jogador Scott Carson, né? Se você fosse ele, a sua ambição do deportiva, né? Deixaria você continuar sendo o terceiro goleiro ou não? Tipo, se você continuasse como o futebolista, você gostaria de ser o terceiro goleiro do time? Ou talvez você queria
alcançar algo mais? É, eu acho que assim como na luta, a gente sempre busca o topo, né? Então, acho que no futebol não seria diferente, né? A gente está num clube sempre buscando o espaço, né? Buscando ser o melhor, buscando aparecer, buscando ter mídia. Uhum. Então, assim como na luta, com certeza, se eu continuasse no futebol, eu iria buscar sempre ser o goleiro principal do clube onde eu atuo. Więc no, moja ambicja sportowa kazałaby mi, no, zresztą tak jak w świecie sportu walki, no, zawsze rywalizować o te najwyższe laury, więc no, nie chciałbym wiecznie jakby zostać na tym stanowisku trzeciego bramkarza, ponieważ no, każdy z nas, przynajmniej ja tak uważam, tak, że każdy z nas zawsze chciałby sięgać po te najwyższe cele, zyskiwać jak najwięcej, jakby najczęściej pojawiać się w mediach, no najczęściej grać po prostu, także no nie wyobrażam sobie siebie właśnie przez całą karierę w takiej roli trzeciego bramkarza. Ricardo dał się poznać jako zawodnik, który no, porozbijał nam trochę tych zawodników starej kadry, tych zawodników z początków MMA, tak, a więc Daniel Omielańczuk, wcześniej Michał Kita, no to są bardzo znane nazwiska na polskim rynku, zresztą nie tylko na polskim, nic więc dziwnego, że wielu fanów podczas tej przerwy, gdy Ricardo nie powracał do KSW, pytało o niego i faktycznie chciałabym najpierw jakby zacząć od takiego pytania, czy ewidentnie poczuł Ricardo przypływ jakichś polskich fanów u siebie na social mediach, czy to też jest tak, że podobnie jak inni zawodnicy z zagranicy, którzy przez jakiś czas nie powracali jakby do klatki KSW, czy dostawał też wiadomości, słuchaj, kiedy następna walka i czy tych polskich fanów po prostu pojawiło się w kontakcie z nim więcej? Tak, você ficou famoso aqui por vencer a galera da velha guarda, né? Os dois lutadores que você conseguiu ganhar com eles, o Daniel Omielańczuk e o Michał Kita, fazem parte da primeira geração dos lutadores de MMA na Polônia. Enquanto você ficou sem lutar, a galera da Polônia, os torcedores, ficaram perguntando sobre você, sobre a sua volta, né? Quando a sua volta vai acontecer. Então, você... deu para você reparar as perguntas, tipo, os poloneses perguntaram sobre, tipo, te mandaram algumas mensagens quando você ficou parado ou não? É, eu até me surpreendi, né, porque eu recebi muita mensagem dos poloneses, né, e isso foi uma coisa que me marcou muito, me deixou muito feliz e me motivou para estar aqui de novo, né? Eu queria muito voltar. Como eu disse, é um país que eu me sinto em casa. Ah, o que os fãs poloneses fazem comigo com essa questão de estar sempre perguntando para mim quando vou voltar, quando é a próxima luta, quando fechou a luta, recebi muita mensagem agora do polonês e isso me motivou muito, né? Eu não passei uma fase muito boa na minha carreira nos últimos 2 anos, mas o que essa galera da Polônia mostrou para mim me motivou muito para estar aqui de novo. Que legal. É, więc te ostatnie 2 lata no, były dosyć ciężką fazą w mojej karierze ze względu właśnie na ten proces leczenia się po kontuzji, ale bardzo zaskoczyło mnie to, ile dostałem właśnie wiadomości od polskich fanów. Tak jak wspominałem wcześniej, czuję się w tym kraju jak u siebie w domu, a właśnie po tym właśnie przypływie tych wszystkich sygnałów ze strony polskich fanów, pytań, kiedy wrócisz, sygnałów takich właśnie wyrazów wsparcia w momencie, kiedy KSW opublikowało informację o tym, że znowu wrócę do klatki, było naprawdę tych sygnałów było naprawdę tak dużo, że no, Ricardo wcześniej wspominał, że aż poczuł ciarki z tego względu i jest to dla niego jakby taka ekstra motywacja do tego, żeby wrócić i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Porażki bolą, ale też uczą. Jaką naukę Ricardo wyniósł z tej przegranej z Filem de Frisem? Então, a gente sofre com derrotas, né? Mas a gente também aprende com derrotas. O que você conseguiu aprender depois da sua derrota com o Phil de Fris? Que não lute machucado. Brincadeira. É, com certeza a derrota ensina muito, muitas vezes mais do que a própria vitória, né? Mas o meu objetivo está em buscar o topo de novo, né? O meu objetivo está em lutar com o Phil de Fries, comigo 100%,
sem dor, sem lesão, porque com certeza eu acho que pode ser diferente. Eu acredito muito no meu potencial e eu acho que eu posso chegar lá de novo. Więc tak pół żartem na początku Ricardo powiedział, że przede wszystkim nauczył się dzięki tej walce, że nie powinien walczyć z kontuzją. Natomiast no, faktycznie, tak jak wspominałaś, jest tak, że porażki bardzo często nas uczą więcej niż zwycięstwa. Także no, jestem tutaj po to, żeby znowu jakby wznowić swoją drogę na szczyt. Wierzę w siebie, wierzę w swój potencjał. Myślę, że jestem jak najbardziej w stanie rywalizować z Filem, no tylko, że już następnym razem chciałbym być jakby w 100% sprawności i zobaczymy wtedy, jak to się potoczy. Jiu-jitsu przybrało bardzo szybkie tempo rozwoju, to też, czy ty też musząc skupić się na całym MMA, jesteś w stanie nadrobić tą taką nową falę jiu-jitsu, gdzie zaczyna się walczyć czy odwrotną de la Rivą, czy w mojej opinii pod MMA bardzo śmiercionośnymi Aoki Lokami, czy jesteś w stanie nadrabiać po prostu te novinky. O jiu-jitsu como movimento está se evoluindo muito, muito rápido, né? E como você está focando na sua carreira do MMA, será que é possível para você ficar atualizado no como o jiu-jitsu está funcionando hoje, né? Porque tem vários novos movimentos aparecendo e será que você tem bastante tempo para evoluir no jiu-jitsu também? É, para essa luta, falando para essa luta agora, eu não tive tanto tempo, né? É, como eu falei, foi uma briga muito grande para mim conseguir voltar. Há 3 meses atrás eu tava com o braço dessa finura assim, fininho. E eu tive que recuperar massa muscular, tive que treinar, ganhar condicionamento, ganhar o que deu de força para estar aqui hoje. Então com certeza não foi a melhor das minhas preparações, não pude ver tanta coisa diferente, mas treinei os meus pontos fortes. Więc przede wszystkim przez ostatnie parę miesięcy byłem skupiony na tym, żeby wrócić, żeby się odpowiednio przygotować do tej walki. Jeszcze 3 miesiące temu bardzo mocno brakowało mi masy mięśniowej. No, nie byłem w odpowiedniej formie, więc przede wszystkim się skupiłem na tym, żeby tą masę mięśniową odzyskać i żeby popracować nad swoimi, no, trenować swoje jakby największe atuty, najmocniejsze strony, więc no, nie miałem tyle czasu, co wcześniej, żeby skupić się na tym, co dzieje się w jiu-jitsu, tak jak pytałeś. Czyli ogólnie pod MMA zgodzisz się z takim stwierdzeniem znanego trenera grapplingu Zwiego Tyszki, że generalnie siła i skrętówki. jak zwykle podkręcone piłki rzucasz. Então, o famoso treinador polonês disse que no jiu-jitsu é muito importante colocar bastante força, né, e usar aquele lock que você vira as pernas, o braço do cara, do seu adversário. É uma coisa que coisa famosa que ele fala. E você concorda com essa frase ou não? Eu não entendi muito bem o que é o dizer do cara. Ele disse que no jiu-jitsu é muito importante ter força e aplicar bastante movimentos, tipo arm locks, que você pode, por exemplo, se pegar a perna, leg locks, né? E vira, né? Eu concordo. Eu sempre falei que a força só é ruim quando é pouca. Quando você tem pouca força é ruim. Então força nunca é ruim, né? Quando você tem bastante. E eu concordo a questão do leg lock também. Eu gosto muito de leg lock, né? Eu gosto muito da chave de perna. É um dos meus pontos fortes. Inclusive, uma das minhas lutas contra o Melenchu foi assim que eu acabei com a luta. Então, eu de certa forma, eu acho que tudo é importante, mas eu acho que a força e a chave de perna realmente para o MMA é importante, muito importante. Tak, no, ogólnie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Z siłą jest tak, że no właściwie no tylko wtedy można powiedzieć, że
no nie jest do końca ważne, jeżeli ktoś tej siły nie posiada zbyt dużo, tak? Natomiast co do skrętówek, no ja jestem przede wszystkim fanem właśnie wszystkich takich technik z dźwigni na nogi, włącznie z tym, że z Danielem Omielańczukiem udało mi się wygrać właśnie przez tą technikę. Także no, ogólnie zgadzam się z tym stwierdzeniem. No to jeszcze nie możemy nie zapytać o rywala, więc Stefan Wojczak to zawodnik, który ma przynajmniej zbliżone gabaryty do Ricardo, a to nie jest też częste, mimo nawet wagi ciężkiej, w której Ricardo walczy. Chciałabym zapytać o dwie najmocniejsze strony zdaniem Ricardo, jeśli chodzi o jego rywala i o coś takiego, co on mógłby później wykorzystać na swoją korzyść, czyli tą jakąś jedną słabszą stronę w klatce. Usela adversario, eu cara bem grandão, igual você. Né? Que não é muito comum até no peso pesado de um lutador ficar tão alto, né? Então conta um pouquinho pra gente, okay, na sua opinião, quais são os dois lados fortes dele e uma coisa que você poderia usar para ganhar dentro do octagon. Ah, ele se mexe bem, né? Ele é um cara que eu vi na luta dele contra o Darko, que ele se mexe bastante em pé também. Uhum. Eu acho que ele tem um bom jiu-jitsu pelas lutas que eu vi dele, né? Pelo que eu consegui achar dele. Uhum. Mas eu, assim, a gente precisa acreditar em nós mesmos, né? Então eu acho que para mim ganhar dele, eu acho que tanto em pé quanto no chão, minhas chances são boas, né? E eu acho que realmente meu jiu-jitsu é melhor que o dele também. Uhum. Então, se a luta for pro chão, acredito muito mais em mim do que nele. Więc z tego, co udało mi się obejrzeć na temat, znaczy z walk Stefana, które udało mi się odnaleźć, zauważyłem, że dobrze porusza się na nogach i ma też bardzo elegancki parter. Natomiast no, ja jestem takim zawodnikiem, że bardzo naprawdę wierzę w swój własny potencjał i myślę, że niezależnie od tego, jak ta walka się potoczy, no, jestem w stanie z nim zarówno wygrać w jednym i w drugim aspekcie, także no, nie obawiam się o wynik tej walki. To co, od nas wszystko, ja jeśli mogę opinię prywatną wyrazić, to bardzo czekam na ten powrót, bo jesteś takim zawodnikiem, który zawsze pokazuje to piękno jiu-jitsu. Ele é do jiu-jitsu também, ele gostaria de deixar a sua opinião para o pessoal, que ele está esperando a sua volta, né? Porque você é cara que sempre mostra o bom do jiu-jitsu. Cara, ele falou que ele quer ver minha volta? Sim, sim. O entrevistador. Ele, a opinião. Fico muito feliz de saber disso. Thank you. Espero que amanhã eu consiga, sábado, mostrar um bom jiu-jitsu para vocês, uma boa parte completa do MMA e dar um show amanhã já na encarada com ele, né? Que eu já vamos tentar chinchar ele amanhã já, vamos tentar pegar ele amanhã já, tá bom? Eu tô aqui para revolucionar os pesos pesados do KSW. Tô aqui, mudei minha música de entrada para uma música que fala muito comigo. Que é sobre rebeldia. Eu com certeza nos últimos 2 anos me tornei um cara diferente, com uma mentalidade diferente. E o show começa amanhã. E eu prometo dar o meu melhor lá pra galera. Bardzo dziękuję za to, co powiedziałeś. Dam z siebie wszystko, żeby w sobotę faktycznie pokazać zarówno eleganckie umiejętności parterowe, jak i no, ogólnie przekrojowość w MMA. Jestem tu po to, żeby wprowadzić, zrewolucjonizować wagę ciężką w KSW. Będę się starał już jutro nawet od face to face jakoś wpłynąć na mojego przeciwnika. Nawet bardzo się zmieniłem jako człowiek, jako zawodnik przez te ostatnie 2 lata. Nawet zmieniłem swoją piosenkę na wejście na taką, która bardzo, z którą bardzo się mocno identyfikuję. Także myślę, że zobaczycie moją inną twarz. No i widzimy się w sobotę. I myślę, że spodziewajcie się fajerwerków. Dziękujemy. Dziękujemy. Muito obrigado. To aqui pro tudo na. Valeu.